Chodźcie jak u nas cudnie dzisiaj. Po prostu śnieży tak od godziny 12 i jest po prostu coraz piękniej. O, tyle mamy śniegu. Tutaj mamy drużynę, całą drużynę. I Melka też jest oczywiście z nami. Tak. I najpierw idziemy się przejść, a potem będziemy lepić bałwana. Drużyna ubrana, gotowa na śnieg. Także tak. Miałam w sumie dzisiaj nie kręcić dla was vloga. Ale że się okazało. Miało dzisiaj nie być vloga, ale w związku z tym, iż jest tak pięknie, po prostu to stwierdziłam, że no nie sposób wam tego pokazać, jaką mamy. I dzisiaj się nam zrobiła, jaka piękna, mroźna, śnieżna kraina. Bo mroźna to nie, ale śnieżna jest i to bardzo piękna. Także jest super. Teraz idziemy na spacer, a potem jeszcze się na pewno do was odezwę. Samochód jakiś pojechał. Sąsiadka powie, że sąsiadka zwariowała. No nic, bo trzyma telefon na kiju. Dobra, my idziemy na spacer, a potem będziemy lepić bałwana na pewno. A, no i jeszcze drugi powód to jest taki, że chyba Ania z kanału My Beautiful Life dała tego kopniaka z Anglii tu do mnie. Powiedziała, że trzeba spiąć pośladki, bo wszyscy czekają na vloga. I w sumie dlatego też wzięłam się za to filmowanie, bo już jest późno, bo już jest po godzinie 14, także jest bardzo późno. I dobra, idziemy na ten spacer. Tylko chyba drogą to nie będę was... nie będę wam drogi nagrywać, bo samochodów dość sporo jeździ i ludzie powiedzą, że naprawdę Monika zwariowała, trzyma telefon na kiju i rozmawia sama ze sobą. I my już wracamy. Byliśmy u babci i u dziadka w odwiedzinach. Teraz już wracamy do siebie, do domu. Już przestało padać, ale fajnie się zrobiło, biało. Chociaż tyle radości z tego wszystkiego jest. Bo tak to tylko się siedzi w domu i nic więcej. Wczoraj cały dzień lało, a dzisiaj chociaż trochę posypało. O, i już. Ulepimy dziś bałwana. Tak, także my lepimy bałwana. Z tego śniegu się nam napadało, bo trzeba się cieszyć, póki leży, bo nie wiadomo, czy zaraz nie stopnieje. Także tak. Ale ten hotel będzie czysty. Wykorzystać ten śnieg, jaki mamy. I co? No i będą trzy bałwanki. Trzy bałwanki będą? No a co ty myślałaś? O ja! Wygląda jakby była to jego głowa. Będzie wysyp bałwanów u nas na tym, na ogródku. Każdy będzie miał swojego. Dobra, Antoni, tobie starczy już tej kulki. Właśnie. Ciekawe, czy tyle marchewki będziemy mieli w domu. I chwilę później mamy trzy bałwany. Jeden, drugi i trzeci, największy. To wiadomo czyj. Także tak. Tyle radości i powstało trzy bałwany. Ale to chyba nie wiem, czy ją dzisiaj jeszcze dokończył, czy nie, bo to już dzisiaj jest już koło 4 chyba, koło 16. Dobra, już. Była na wyższy.
No nie jest żyłem kupiego. On brakuje mu tego. Naprawdę. O joka. To jest dla mnie. Hejka, witajcie w piątek. Wczoraj wam trochę ponagrywałam, bo to będzie taki vlog dwudniowy z czwartku i w piątku, bo w sumie to wam mogę powiedzieć. Co wam mogę powiedzieć, to to, że nudy na pudy. Nic się właśnie takiego nie dzieje, zresztą co ma się dziać, jak jest wszystko zamknięte, prawda? A tu mamy już połowę ferii, bo jeszcze nam tydzień został i wracamy do szkoły. Ciekawe, czy to wracamy, ale to raczej starsze to i tak zostaje się w domu na zdalnym, chyba że no Antosiek pójdzie do szkoły, to zobaczymy jeszcze, bo jeszcze mnie żadne słuchy nie doszły, że wracamy do szkoły. Także wczoraj u nas spadł śnieg, kupa radości była. Siedzieli na dworze do godziny 16, nawet po 16 przyszli z dworu. Później Julka coś mówiła, że ją głowa boli, ale dzisiaj rano mówiła, że już ją nie boli. Teraz mamy już godzinę 10:49 i one gdzie są już na dworze szaleją, także właśnie jak widzicie, to jest cisza i spokój. W domu jest cisza i spokój, bo towarzystwo poszło na dwór. Tak, szafka jest otwarta, tak jak widzicie, szafka otwarta jak zwykle i sterta naczyń do zmywania. Także trzeba się właśnie zaraz brać za ogarnianie, ale to potem. Wczoraj zaczęłam też prasowanie, ale żeśmy byli właśnie i na spacerze, i u dziadka żeśmy byli, tak jak wam mówiłam, to na ciaście w sumie, bo to dziadek miał imieniny. Część imienin była 6, znaczy no, 6, a dziadek obchodzi imieniny 7. Także żeśmy byli też i wczoraj, no w sumie to bardziej na ciasto żeśmy poszli, aniżeli na dziadka imieniny już. No ale oficjalnie to dziadek miał wczoraj imieniny. Także ich jeszcze zabrałam, żeby właśnie nie siedzieli tutaj przed telewizorem. O, już Melka wróciła do domu. Widzicie, już ci Melka nabyła. Melka. Tam też bałagan. Już na swoim krześle. Zaraz muszę się z nią zająć. Przecież łapy ma brud. Melka! Także tak. I no i potem żeśmy właśnie wrócili, to jeszcze tam pobyli sobie na dworzu do tej 16. Czekajcie, bo przecież weszła na stół. Także tak jak wam mówię, to tyle radości z tego wszystkiego jest, co ten śnieg wczoraj spadł. Bałwany sobie porobili, ale te bałwany już dzisiaj mają porozwalane. Zaraz wam pokażę zresztą, co oni tam dzisiaj tworzą, działają. No myślę, że tak długo nie będą, bo dzisiaj jakoś tak zimno jest na dworze, także nie wiem, wczoraj było jakoś tak cieplej, jak ten śnieg padał, a dzisiaj jakoś tak bym powiedziała, że zimniej bardziej. Także to. No a tak poza tym, no to wiadomo, nudy na pudy. Chociaż w Zamościu czytałam ostatnio, że w Zamościu to chyba jakoś jakaś sala zabaw miała się otworzyć. Miała się wczoraj otworzyć, tylko czytałam jakoś przed tym świętem, czy to może w Trzech Króli, czytałam jakoś tak, że jakaś sala zabaw w Zamościu już ma dosyć zamknięcia i chyba się już ta sala w Zamościu otworzyła, ale to tylko tak czytałam, a czy się faktycznie otworzyła, czy nie, to nie wiem, bo się właśnie boją tego widma bankructwa, także tam wyczytałam, że po rozmowach z innymi, z jakimiś tam prawnikami, czy coś, postanowili się otworzyć, mimo tego, że mogą tam na nich te kary nałożyć, także no nie wiem, ale to nie miało być o tym. No ale i że Monika taki jest dość dupotrząs, także nie sądzę, że tam pojedziemy, bo się boję sama kary, że dostanę karę, chociaż tam było pisane właśnie, że zdrowe ludzie mogą przyjeżdżać, no a żeby wiadomo, że jak ktoś jest chory, to żeby nie przyjeżdżał, ale czy my się wybierzemy, to nie wiem. Nie wiem, bo powiem wam, że boję się, bo jak mają na nas nałożyć wszystkich karę, nie wiadomo po ile tych stóweczek, to lepiej jednak chyba zostać w domu, siedzieć w domu. Jeszcze tutaj u nas jest też niedaleko ten stok narciarski Bobliwo, ale on też jest pewnie zamknięty, także też chciałam właśnie, myślałam, że pojedziemy jakoś, ale niestety, że jest zamknięty, no to też nie możemy pojechać. Ewentualnie tutaj u nas od lasu jest taka górka, to tam można sobie sankami pójść i pojeździć. W sumie to muszę powiedzieć, że mój teść tutaj ma w garażu schowane takie sanie. To jeszcze chyba on używał tych sani.
ale to trzeba by było, bo one są raczej takie dość zniszczone. Trzeba by było właśnie je wyremontować i można by było coś takiego zrobić. Ale nie mamy konia, no także jeszcze, chociaż wczoraj dziadek się śmiał właśnie do moich dzieci, że konia trzeba kupić i będziemy jeździć konno na saniach. A te sanie to chyba takie fajne, nawet mi się wydaje, że były, tak dokładnie tych nie oglądałam. Ale takie dość widać, że takie porządne były chyba, chociaż one teraz to już do remontu się nadają, te sanie. Ale to jakoś widzę, że jakoś nikt się za to nie bierze, żeby te sanie wyremontować. A dziadek już nie da rady, bo dziadek ma już nasz 80 lat, to znaczy teść 80 lat w tym roku kończy. I on już tak niekoniecznie nadaje się do jakiejś tam, wiadomo, jakiejś roboty. Także tak. Także trochę wam znowu poopowiadałam o sobie. Zaraz wam pokażę te moje dzieciaki, co one tam tworzą. Melkę żeście widzieli. Kot jest na dworze razem z dziećmi. Brama jest zamknięta, także nigdzie nie pójdzie. Dlatego nie wiem, dlaczego tej Melki nie zostawili sobie na tym dworze, jak sobie bramę zamknęli. No, także zaraz wam to pokażę, a ja co biorę się za to ogarnianie tej kuchni. Na obiad dzisiaj będzie ta kasza, ale to wam pewnie pokażę, a czy dzieciaki będą jadły taką kaszę, jak mama je z warzywami, czy nie, to muszę się dopytać. I mam kawałek fileta z indyka, to chyba im to zrobię. Ja wiem, dzisiaj piątek jest, no ale nie mam ryby rozmrożonej. Miałam jechać i jeszcze mam, tak zmieniając temat, będę teraz skakała z tematu na temat, wcześniej właśnie wzięłam za to prasowanie, bo chyba wam tego nie dokończyłam. Wzięłam się za prasowanie i nie dokończyłam, także trzeba będzie dzisiaj jeszcze dokończyć to prasowanie, bo już kolejna pralka wisi na suszarce, tam na dole w pralni i kolejna już jest załadowana. Ale chyba sobie poczekam do tej 13, jak będziemy mieli tą tańszą taryfę i wtedy sobie puszczę o 13 to moje pranie. Także tak, no bo trzeba trochę oszczędności, bo nie wiadomo, jak z tym prądem później wyjdziemy. I co jeszcze? I tak myślałam właśnie, że może bym pojechała, bo matka 3 plus przypomniała wczoraj mi, to znaczy Ania, o tych jabłkach, że są Biedronce po złoty 99, ale to nie wiem, czy ja podjadę, czy mąż, to nie wiem. Jakoś zajedzie może, bo te jabłka w sumie po złoty 99 to fajne by były, nie? Dobra, już 7 minut gadania. I zaraz będzie taki znowu vlog przegadany. A w sumie to o czym tu innym mówić, jak tutaj się nic nie dzieje. No nic się nie dzieje po prostu, no. Także znowu się powtórzę, jakby ten nie ten śnieg, to kota bym dostała chyba. Tak to chociaż trochę pójdą, polecają po dworze. A, no i do Rossmanu tak myślałam, żeby podjechać, bo nie mam już płynu do mycia podłóg, to by mi się przydało, bo ja mam codziennie, jak sobie nie umyję podłogi, to mi się coś robi. I chyba do opłukania mi się też kończy. A widziałam reklamę z Rossmana, gazetkę, znaczy się, że chyba po 7,99 w Rossmanie, a w Biedronie chyba po 9 zł jest jeden. Ale to też jeszcze muszę pomyśleć. Poza tym i tak jeszcze nie mogę nigdzie pojechać, bo jeszcze nie ma naszej godziny. Dobra, także teraz wam pokażę, co oni tam tworzą na tym dworze, póki jeszcze ten śnieg mają. I chyba na razie to tyle, później będziemy zaraz robić ten obiad. Także tyle zostało z tego naszego śniegu, tyle zostało z bałwanów. Jeden tu był bałwan, tu był drugi bałwan, to był trzeci bałwan i tyle zostało z bałwanów, czyli nic. A teraz to budują, a jakieś fortece buduje, będą się chyba śnieżkami rzucać. Coś mi się tak wydaje, że to tworzą. I tyle nam zostało z tego wszystkiego. Julka tutaj coś toczy. Także tak, także tyle radości, co śnieg mamy. Także tyle jeszcze mają radości i potem nie wiem, czy będzie znowu, jak stopnieje, ale chociaż widziałam pogodę, że ma padać od wtorku. Od wtorku chyba ma padać u nas śnieg i ma być tak minus 5 chyba. Czyli także śnieg tak. Ma padać? No. Także tak, dobra. Ja uciekam, oni się bawią, ja uciekam. Uciekam do domu, biorę się za obiad, za gotowanie, za sprzątanie, za prasowanie i tak. A oni niech się tutaj bawią jeszcze, tylko nie za długo. Teraz będę właśnie robić kaszę z warzywami a la Monia, bo to nie jest taka, wiecie, jakiś tam sos czy coś. Także na patelni właśnie mam podsmażoną pierś indyka, bo została z obiadu, bo oni mieli takie sznycle, nie wiem, z ziemniakami i z ogórkiem konserwowym mieli, tak mieli. A ja będę właśnie robiła, bo oni za warzywami to nie przepadają, także
także muszę wam powiedzieć. A ja tutaj mam podsmażoną pierś z indyka. Ona jest trochę posolona i nie miałam przyprawy ani do kurczaka, ani do indyka, więc użyłam pieprzu ziołowego. Ona jest podsmażona. Część zostawię na dzisiaj, a część po prostu przełożę na talerz i będzie na jutro. I odleję trochę tego oleju, co tutaj powstał, ten taki tłuszcz. To odleję. Także to zrobię już teraz za chwilę. I myślę, że tyle mięsa mi wystarczy. Teraz sobie dodam. Tutaj mam swoją zamrożoną paprykę, czyli garść papryki i około garści fasolki szparagowej. Ona jest też z mojego ogródka, także dodajemy to i będziemy to teraz tutaj smażyć. Także ja to podsmażę i się do was zaraz odezwę. I tak jak widzicie, to dodałam jeszcze sobie cukinię tutaj. Pokroiłam sobie taki, ja wiem, kawałek taki, nie wiem, z 7-8 cm górę, na pewno nie więcej. I garść szpinaku sobie dodałam i jeszcze sobie dodam ze dwa ząbki czosnku, bo ja tak lubię na czosnkowo. Trochę dużo jakoś tych warzyw wyszło, także bardziej się tymi warzywami najem niż szukaszą. Także trochę to teraz doprawię solą i chyba pieprzem ziołowym, żeby tam już nie mieszać. I jakiś ziół dodam, zobaczę jakie tutaj mam. I sobie to wszystko teraz będę podsmażała i potem zaraz wam pokażę, co dalej z tym wszystkim robię. I ta moja paczka warzywna wygląda tak. Trochę przeholowałam, powiem wam, z kurkumą, bo zamiast sobie wziąć na łyżeczkę, to ja sobie tak przeholiłam słoiczek i mi się nasypało, także nie wiem. No ale dałam tak kurkumę i pieprz ziołowy dałam. I trochę pieprzu czarnego i soli, tak z taką niedużą łyżeczkę, jak ja to zawsze używam. A tutaj mam garnek kaszy ugotowany, to już będę miała na zaś. I moją ulubioną kaszą to jest właśnie pęczak. Nie wiem, czy on ma jakieś wartości takie bardziej, nie wiadomo jakie. Ale to jest moja ulubiona kasza. Bynajmniej się nie skleja tak jak gryczana, a ja tego po prostu nienawidzę. I sobie teraz tutaj zaraz dodam do tych warzyw tą kaszę, wymieszam wszystko. Kasza mi się podgrzeje i będę wcinała. I myślę, że moje danie jest już gotowe i Melka szczeka, bo przecież pancia sama do siebie rozmawia. A nie, widzi to dość przez drzwi tarasowe. Pewnie jakiś kot przyszedł nowy i musi go obszczekać. Dobra, także moje danie myślę, że już jest gotowe. Zaraz się do was odwrócę. Także mamy już godzinę 15, muszę wam powiedzieć. Ja już tak dzieci nakarmiłam. Oni, tak jak wam mówiłam, miały ziemniaki. I takie sznycle z piersi indyka. Także to miał i ogórki konserwowe, bo sobie zażyczyły ogórki konserwowe i zjadły cały słoik. Super. Ja wolę właśnie, żeby oni jedli kiszone, a oni właśnie się upały, że nie, kiszone niedobre i stwierdziły, że będą jadły konserwowe. No dobra. Raz na jakiś czas może im się nic nie stanie. W sobie to są przeze mnie robione te ogórki i z ogródka mojego, także to, a ja będę właśnie jadła tą kaszę z warzywami. I co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Ja na tej kaszy takiej z warzywami śnieg spada z dachu od garażu, bo leży tam dość sporo tego, w sumie to już nie tak sporo tego śniegu leży i resztki spadają właśnie śniegu z dachu. Ja na tej takiej mojej kaszy a la Monia, to powiem wam, że przyjechałam praktycznie cały 2019 rok, bo Monia wtedy była jeszcze troszeczkę plus 10 kilo więcej. Także to jest i tak sukces, bo wtedy tak jak właśnie zaczęłam oglądać Karolinę Myśliwiec, to wam mówiłam i ona była właśnie w trakcie odchudzania się po ciąży i ja właśnie też wymyśliłam sobie takie odchudzanie a la ja. I tak właśnie przez praktycznie cały 2019 rok to ja Monia przyjechała właśnie na kaszę z warzywami. A mnie mięsa, to tam ja aż tak nie muszę tego mięsa jeść, aby była właśnie kasza, żeby była i te warzywa w dużej ilości. I tak właśnie wtedy się Monia żywiła. I schudła 10 kilo. I doszła do etapu, no nie powiem, bo moje siostry będą tutaj widzieli, ile ważę. A Dorcia
Docia to jest taki szczypiórek. To już matce 3+ pisałam właśnie Ani, że moja siostra to jest też taki szczypiórek i tylko je ciasto i nie tyje. No, także ona jest z nas najszczupleńsza, ale właśnie też Agniesia moja nie zdradza ile waży, no to i Agniesie też nie zdradzę. No ale teraz już będzie Agniesia wiedziała, że Monisia była jeszcze troszeczkę grubsza i schudła właśnie 10 kg i teraz chce dobić do Dorotki. Do Dorotki Monisi brakuje jeszcze, no nie wiem czy ona waży 55 czy coś, także do Dorotki Monisi jeszcze trochę brakuje i musi się teraz znowu wziąć ostro do roboty właśnie, żeby jeszcze do tej Dorotki dobiła. I znowu chyba będę jechała na tej kaszy z warzywami, bo to powiem Wam chyba, że innego wyjścia nie ma. Także to się Wam już przyznałam. A ogólnie co dzisiaj jeszcze zrobiłam, no to tak, pralka się kręci, to jeszcze się tam dokręci może do tej 15, bo się zaraz taryfa skończy, także pralka się kręci. Jeszcze suszarki trzeba zdjąć, to co wisi na suszarce i powiesi tą pralkę. W piecu też rozpaliłam. Dzieciaczki, w sumie to z moją pomocą dzieciaczki drzewo przywieźli, bo w sumie no to mamy w drewutni drzewo, to oni się, znaczy no ja taczkowałam, oni tylko wrzucali do kotłowni i uprasowałam stertę prania, to stertę prania mogę Wam pokazać. Także sterta prania też uprasowana, jeszcze pralka jedna wisi na suszarce, także od nowa piać, a tutaj tak jak mówiłam jeszcze mamy choinkę. Także my żeśmy się z choinką jeszcze nie... Także my z choinką żeśmy się jeszcze nie rozstali, tylko tutaj część tych ozdób z kuchni zdjęłam po prostu. No bo tutaj tak potrzebowałam więcej miejsca, także w kuchni są, ale tutaj jeszcze na oknach też wiszą. I jeszcze jeden gubek świąteczny znalazłam, a już żeśmy z mężem właśnie jedno pudło z ozdobami zatargali na, w sumie to mąż zatargał, ja tylko spakowałam, a mąż zatargał na strych jedno pudło z ozdobami już, także tak to u nas jest. I co? I chyba z nad tego patelnie z jedzeniem będę się z Wami już żegnać, bo jeszcze bym chciała właśnie dzisiaj poskładać ten filmik i Wam wrzucić, bo jakiś czas to nie było nic. A tylko te zakupy z Lidla były i więcej nic nie było właśnie, jakoś tak weny twórcze nie mam i tematu, pytam się męża, żeby podsunął jakiś temat na YouTube, a on mi mówi, to ja mam Ci jeszcze tematy na YouTube podsyłać, no i taka z nim robota. Także tak, a jeszcze w ogóle to Wam powiem, że zapomniałam, że to jest okres karnawału, także trzeba ruszać tutaj tyłek z jakimiś przysmakami karnawałowymi, nie wiem, jakieś pączki, oponki, faworki, kęci, tak? Dobrze mówię chyba, kęci, nie wiem, mam taki właśnie przepis. Ptyszków nigdy nie robiłam, może trzeba by było zrobić, to mam się przyznam, że ptyszków to nie robiłam nigdy. Ale miałam się odchudzać, widzicie, a ja o żarciu myślę, no tak to właśnie jest. Ja także dlatego właśnie, żeby zjeść coś jeszcze oprócz tego i nie tyć, także zjeść tam to, a to trzeba jechać właśnie na kaszy z warzywami, no. Dobra, także trzeba będzie właśnie wyciągnąć tu jakieś przepiśniki i coś na kanał ruszyć i zrobić jakiegoś coś karnawałowego do jedzenia, bo zaraz się karnawał skończy i tyle będzie. Także ja się z Wami teraz już żegnam, biorę się za wcinanie mojej kaszy z warzywami. A jeżeli Wam się podobał taki filmik, to pamiętajcie oczywiście o kciuku w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczku. Będzie nam właśnie bardzo miło i to będzie nasza taka motywacja do dalszego nagrywania. No i oczywiście pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorem, albo miłego, cudownego dnia, jeżeli oglądacie to rano. I do zobaczenia następnym razem. Pa!